tym roku orszak będzie trochę inny niż w poprzednich latach. Może nie będzie taki bardzo okazały jak dawniej. Wielka trasa, daleko maszerowaliśmy do tego Betlejem Gorzowskiego. W tym roku będzie wszystko skoncentrowane w katedrze i przy katedrze. Zapraszam na mszę świętą na godzinę 12. Będzie specjalna msza święta koncelebrowana przez naszego księdza biskupa diecezjalnego, księdza biskupa Tadeusza, a podczas mszy świętej będą akcenty właśnie trzech króli. Trzej królowie będą razem z nami uczestniczyć we mszy świętej ze swoją świtą. Także będą też postacie historyczne, warto je zobaczyć. Będzie też komentarz do tych postaci historycznych. To będzie wszystko na mszy świętej, a potem z katedry wyruszamy krótką wprawdzie trasą. Nasze Betleje nie jest dzisiaj daleko, bo na placu katedralnym będzie tutaj postawiona scena. Na tej scenie będzie krótka prezentacja wydarzeń sprzed ponad 2000 lat. No i oczywiście także zaprezentujemy te postacie historyczne, no, które przyczyniły się dużo w historii Polski do naszej polskiej państwowości, do tego, co dzisiaj mamy. A więc na pewno będzie Jan Paweł II, bo on już od czasu, kiedy przyjechał do Gorzowa, wrósł jakby w naszą historię, w naszą świadomość i będzie zawsze. Zawsze na pewno będzie też największy prymas Polski, prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. Bo on przecież w Gorzowie był i tu zgromadził na tym placu wiele, wiele tysięcy ludzi w 66 roku. Ale będzie też patron Gorzowa, nasz biskup Wilhelm Pluta. Ja myślę, że on już też, ta trójka będzie zawsze z nami przez całą historię, jak to się mówi, aż jak będzie tylko Polska istniała, a jak Witos powiedział, Polska będzie istniała zawsze.